Róże, skwery, zmodernizowane parki i ulice sprawiają, że kutno nabiera rumieńców i nie musimy się wstydzić zapraszając znajomych z innych miast. Są jednak miejsca w kutnie, na które spoglądamy z irytacją i zastanawiamy się, czemu to się jeszcze tu znajduje. Jednym z takich budynków straszących mieszkańców i przyjezdnych jest nieruchomość znajdująca się przy ulicy Sienkiewicza. Jest to stary budynek po salonie meblowym, który lata świetności ma już dawno za sobą. Sprawą zainteresował się radny Robert Feliniak i oznajmił na swoim profilu społecznościowym. Złożyłem interpelację w sprawie podjęcia interwencji Urzędu Miasta u właściciela lub odpowiednich organów nadzoru budowlanego. Budynek jest nieogrodzony i zagraża osobom postronnym. Prywatne, nie zawsze lepsze. Radny otrzymał odpowiedź na swoją interpelację, z której wynika, iż kutnowskie władze również dostrzegają ten problem oraz zagrożenia związane ze stanem budynku. Odpowiedź odnośnie mojej interpelacji w sprawie stanu technicznego nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 52. Straż Miejska została zobowiązana do podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu wyegzekwowanie od właściciela usunięcia w ciągu 7 dni nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Skierowano również pismo z dnia 7 sierpnia 2017 roku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Kutnie o podjęcie niezbędnych działań, w ramach posiadanych uprawnień, celem wyeliminowania zagrożeń, jakie stwarza stan techniczny budynku zlokalizowanego na tej nieruchomości. Miejmy nadzieję, że uda się usunąć budynek, zanim stworzy niebezpieczeństwo dla pobliskich mieszkańców.